Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Szczęść Boże, dzień dobry. Kolejne nasze spotkanie. Bo jeśli mówimy o tajemnicy paschalnej, o tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, to musimy też mówić o Duchu Świętym, bo Jezus zmartwychwstał, pokonał szatana, Jezus żyje, aby dać nam Ducha Świętego, bo tylko w Duchu Świętym możemy tak naprawdę żyć, tak naprawdę wypełniać nasze powołanie bycia dzieckiem Bożym. Usłyszeliśmy przed chwilą fantastyczne słowo, że Jezus obiecał Ducha Świętego i wiecie co? On wypełnił tą obietnicę. Staliśmy się naznaczeni Duchem Świętym. Otrzymaliśmy Go już oczywiście w Chrzcie Świętym, ale w sposób szczególny to namaszczenie do budowania Kościoła i misji stało się w czasie bierzmowania. W pierwotnym Kościele bierzmowanie było połączone z Chrztem Świętym. Tak też jest do dzisiaj w przypadku chrztu dorosłych. A są ludzie w Polsce też nieochrzczeni. Sam przygotowywałem już kilku do Chrztu Świętego. I jednocześnie było bierzmowanie i pierwsza komunia święta. W Kościele starożytnym były różne zwyczaje. I to by cały wykład można było poświęcić na temat historii sakramentu bierzmowania. Ale jedno jest ważne, najważniejsze, że bierzmowanie w sposób szczególny oznaczało naznaczenie życia chrześcijanina Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego, mocą tego, który stąpił na Jezusa w Jordanie. Oczywiście Syn Boży w jedności z Duchem Świętym odwiecznie jest razem z Ojcem. Ale w Jordanie, jak Jezus stanął w tym orszaku pokutników, jak przyjął ten chrzest od Jana Chrzciciela, choć nie musiał tego robić, bo Jezus nie miał grzechu, ale z miłości do nas chciał stanąć tak obok nas. I kiedy został zanurzony, a potem wychodził z wody, Duch Święty stąpił na człowieczeństwo Jezusa i objawiona została wielka miłość Ojca do Syna. I to samo dokonuje się w nas. W Wigilię Paschalną, kiedy wyznawaliśmy wiarę już po wyrzeczeniu się zła, kiedy mówiliśmy tak, taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym, to Duch Święty na nowo zaczynał w nas działać. To Duch Święty pogłębiał to, czym żyliśmy przed Wigilią Paschalną. I Duch Święty będzie cały czas przychodził do nas, ilekroć będziemy Go wzywać. Bo otrzymujemy namaszczenie Duchem Pana, Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego, Duchem Świętym. Święty Cyryl Jerozolimski, komentując to doświadczenie bierzmowania, mówi tak, że namaszczamy czoło, by być wolnym od wstydu, że popełnialiśmy grzechy, że byliśmy niewierni, że nie należeliśmy do Boga, oraz by odbijać chwałę Bożą. Wypisałem to sobie i to jest dla mnie niesamowite, by odbijać chwałę Bożą, dlatego jestem namaszczony Duchem Świętym. Namaszczano uszy, by słuchać Bożych obietnic, nozdrza, by być wonnością Chrystusa i piersi, by oblec się pancerzem sprawiedliwości. Duch Święty. Boże Słowo objawia nam, co Duch Święty czyni, gdy jesteśmy Nim namaszczani. Oczywiście zewnętrznym znakiem tego namaszczenia, tak, jest olej i posługa biskupa czy posługa prezbiterów,
wobec tych, którzy są namaszczani czy w Chrzcie Świętym, czy w bierzmowaniu. Ale gdy jest to namaszczenie i jest wypowiadane słowo towarzyszące temu gestowi namaszczenia, przychodzi z całą mocą Duch Święty. Kiedy ja przyjmowałem bierzmowanie w mojej rodzinnej parafii, byłem wtedy w 8 klasie, przyjechał biskup katowicki Damian Zimoń i stanąłem przed biskupem, tak jak każdy. Ty też tak stałeś przed jakimś biskupem? I położył rękę na moją głowę i kciukiem namaszczał moje czoło Stanisławie, bo przyjąłem świętego Stanisława, biskupa męczennika, jako patrona kolejnego w moim życiu. Przyjmij znamie daru Ducha Świętego. I powiedziałem amen. Pokój z Tobą i z Duchem Twoim. Kiedy sobie tak myślę nad bierzmowaniem, to cały czas potrzebuję właśnie Ducha Świętego, by odkrywać, co się tak naprawdę wtedy stało. Aż takiej świadomości jak dzisiaj to na pewno nie miałem. Ale posłuchaj jeszcze raz. Przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Amen. Tak wierzę. Niech tak się stanie. I Duch Święty zstępuje. Pan Jezus, odchodząc, mówi, że będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To znaczy, będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. Będziecie pływać w Duchu Świętym. To jest niesamowite, co się dokonuje w sakramencie bierzmowania. Odkrywali to pierwsi chrześcijanie, którzy naznaczeni Duchem Świętym jako nowo ochrzczeni, podejmowali życie chrześcijańskie i ewangelizowali, podejmowali misję. Czyż w Słowie Bożym przed chwilą nie czytaliśmy, że gdy Duch Święty zstąpi, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami? Ta moc Ducha Świętego jest potrzebna mi, żebym był prawdziwie chrześcijaninem, żebym był wierny miłości Boga, bym był wierny Jezusowi Chrystusowi. Ta moc Ducha Świętego jest potrzebna, bym budował Kościół razem z Wami, a Wy razem ze mną. Byśmy budowali razem Kościół w jedności z biskupami, z papieżem, z innymi współbraćmi i współsiostrami w wierze. Potrzebujemy Ducha Świętego. On nas naznacza, namaszcza, byśmy szli i głosili swoim życiem, swoim słowem, byśmy byli zwiastunami dobrej nowiny. Czego więc Bóg chce? Co jest pragnieniem Boga? To zobaczmy coś. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich. I oto było na obszarze ich bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni:
wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Pragnieniem Boga jest, aby Jego dzieci, naznaczone krwią Chrystusa i namaszczone Duchem Świętym, by Jego dzieci wstały i niosły orędzie. Po to jesteśmy bierzmowani. Nie tylko po to, żeby bez problemu być ojcem czy matką chrzestną, bez żadnego problemu przyjąć sakrament małżeństwa. Nie po to jesteśmy bierzmowani, czy nie tylko po to, by móc przyjąć święcenia diakonatu, czy kapłańskie, czy złożyć śluby zakonne. Jesteśmy naznaczeni Duchem Świętym, abyśmy żyli jako wskrzeszeni, byśmy żyli jako ludzie mający świadomość swojej godności, ludzie tak z wyprostowanym kręgosłupem, tak? Ludzie pełni miłości, i byśmy poszli i głosili Ewangelię. Pragnieniem Boga jest, aby ci, którzy są Jego dziećmi, aby ci, dla których Jezus jest przyjacielem, stawali się misjonarzami. Papież Franciszek wciąż mówi o tym, być chrześcijaninem to jest być uczniem, misjonarzem. To są dwie strony tej samej monety. Nie mogę powiedzieć więc, ja kocham Boga, Jezus jest moim przyjacielem, żyję w Duchu Świętym, bo On mi pomaga podejmować decyzje, modlić się i tak dalej. Ale nie ewangelizować jednocześnie. Być chrześcijaninem to jest być przyjacielem Jezusa i być zwiastunem dobrej nowiny. Do tego potrzebujemy Ducha Świętego. Nasze spotkanie z Bogiem w czasie liturgii wielkanocnej, Wigilii Paschalnej, też jest naznaczone właśnie tym darem, który możemy dać ludziom. Tak? Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. To znaczy, idźcie i głoście Ewangelię Pańską, alleluja, alleluja. Możesz to zrobić na różne sposoby. Ważne to, by chcieć. A że się boimy? Ja się też czasem boję odezwać. Czasem też boję się ewangelizować. Ale potrzebuję Ducha Świętego, więc wołam do Ducha Świętego. I On daje mi siłę. On daje mi moc. On daje mi to uzdolnienie, by znaleźć odpowiednie słowo, metodę, by nie bać się, by rzeczywiście iść i głosić na krańce świata. Bo Bóg jest wierny. Jak obiecał, że pomoże, to pomoże. Co jest pragnieniem Boga? Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I by to się stało, musimy zakasać rękawy i iść głosić. Jakie jest moje pragnienie? Oczywiście to, co pragnieniem Ojca w niebie. Ale jak myślę o Duchu Świętym, którego kocham, który mnie fascynuje, to powiem wam, że marzę o Kościele. Ludzi, którzy kochają Jezusa. O Kościele ludzi, którzy są przyjaciółmi Jezusa, są zafascynowani Jezusem, dla których przyjacielem drugim jest Duch Święty. Marzę o Kościele, który jest cały czas w misji. O Kościele, który ewangelizuje. Marzę o tym, by ludzie po bierzmowaniu nie szli na imprezy, tak, bo się święto dokonało, tylko żeby ludzie szli i ewangelizowali. I by to robili skutecznie w mocy Ducha Świętego. Powiesz, dziwne marzenie? Patrzę w Dzieje Apostolskie, jedną z ulubionych ksiąg Nowego Testamentu dla mnie, którą bardzo często czytam. I widzę, jak apostołowie i uczniowie i chrześcijanie Kościoła Apostolskiego po prostu szli, naznaczeni Duchem Świętym.
marzę o tym, byśmy tak kochali Boga, by nas nic nie zatrzymało, by każdy człowiek usłyszał, że jest Jezus nasz przyjaciel. Jezus miłosierny. Jezus, który zmartwychwstały staje przed Faustyną, tak? Jest Jezusem wywyższonym. A co powiedział Pan Jezus? Gdy będzie On wywyższony, pośle Ducha Świętego. Z przebitego serca Jezusa wypływa miłosierdzie. Z przebitego serca Jezusa wypływa ten największy dar, dar życia. I to jest niemożliwe, by stało się naszym udziałem bez Ducha Świętego. Jezus daje nam więc Ducha Świętego. Daje nam to naznaczenie Duchem Świętym, byśmy byli szczęśliwi i byśmy innych do tej wspólnoty wiary przyprowadzali, czynili uczniów. Duch Święty niech więc zmienia nasze życie. Zaprzyjaźnij się z Duchem Świętym. Duch Święty niech naprawdę jest obecny w Twoim życiu. Wtedy wszystko to, co obumarło, będzie wskrzeszone. Staniesz na nogi i pójdziesz jako radosny przyjaciel Jezusa Chrystusa. Czy da się tak żyć? Za chwilę usłyszymy świadectwo. A ja ze swej strony modlę się za Ciebie, modlę się za wszystkich, którzy słuchają tej konferencji, tych rekolekcji. I życzę Tobie, jakkolwiek żyjesz dzisiaj, w którymkolwiek miejscu jesteś, niech Duch Święty oświetla Jezusa w Twoim życiu. Niech Duch Święty, którego masz przez bierzmowanie, bądź którego otrzymasz w bierzmowaniu, uzdalnia Cię do misji, uzdalnia Cię do ewangelizacji. Idźcie i głoście Ewangelię Pańską. Alleluja, alleluja. Witajcie, mam na imię Michał. Co się zmieniło, kiedy poszedłem za Jezusem i zaufałem Jemu i doświadczyłem Ducha Świętego? No przede wszystkim to uwierzyłem Bogu, że On istnieje, tak, że mnie kocha i jakby zaakceptowałem siebie. No i też podjąłem taką decyzję, że ja nie chcę grzeszyć. Znaczy, to było podyktowane troszeczkę innymi motywami niż wcześniej. Bo nie ze strachu, że Bóg mnie teraz ukaże, nie? No bo ja tutaj grzeszę, nie? Ale dlatego, że ja nie chcę Jego urazić. Nie chcę też zerwać tej więzi, która jest między mną a Nim. Druga rzecz to Słowo Boże. Zacząłem je poznawać i budować relacje z Jezusem, Słowem. Przez pierwsze lata Bóg mnie rozpieszczał i było fajnie i cudownie, ale potem przyszły trudy, przyszły wyzwania i no takim jednym z takich wyzwań dużych było, kiedy nasza córka Hania się urodziła. Bo urodziła się z porażeniem ręki. No i zaczęły się pojawiać wątpliwości, tak? Czy Bóg mnie kocha? No to jak mnie kocha, to dlaczego tak jest? Dlaczego jest ta choroba? No i miałem ataki wewnętrzne, nie? No to jak? To Ty powierzyłeś swoje życie, a teraz takie rzeczy Cię spotykają. No ale jakby ostatkiem sił poszedłem na mszę świętą i akurat tego dnia, to była wyjątkowa msza, bo z intencją o uzdrowienie i otwieram drzwi i widzę kobietę, która mówi takie słowa. Jest tutaj ksiądz, który ma specjalny charyzmat. Modlitwy za nowonarodzone dzieci i kobiety w ciąży. A mnie coś nagle... Nie, no bo akurat słyszę to, kiedy otwieram drzwi. Jakby ta kobieta mówiła centralnie do mnie. No i tak się wydarzyło, że Hania została uzdrowiona tego dnia. Kolejnym z takich jakby nadzwyczajnych wydarzeń, interwencji Boga w moim życiu, no było, kiedy ja miałem udar. Czyli też trudna sytuacja, nie? Ale przyszli do mnie ludzie z jednej wspólnoty, z drugiej wspólnoty, modlili się nade mną o uzdrowienie, przyszli do mnie księża, namaścili mnie w imię Pana i zostałem uzdrowiony. Przyjmuję leki, no bo Księga Syracha mówi, żeby to robić, tak? Więc jestem posłuszny Słowu, tak? Które jest tutaj za mną. Co mogę powiedzieć? Wiem, że Bóg jest ze mną.
nawet kiedy ja się od Niego oddalam. I to się zmieniło, że jestem pewny w tym, że Bóg jest i mnie kocha, i mnie prowadzi. I wiesz co, nie wiem, kim jesteś i co robisz w życiu, ale wierzę, że Bóg też ciebie prowadzi i że przez tą decyzję, jaką podjąłeś czy podejmiesz, pójścia za Jezusem i oddania się pod prowadzenie Ducha Świętego, zmieni się twoje życie i nabierze kolorytu i będziesz miał odwagę głoszenia i mówienia o Nim innym. Tego tobie życzę. Przeczytaj tekst. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety 5-8. Podziękuj Duchowi Świętemu za dar chrztu i bierzmowania. Proś Ducha Świętego, by odnowił w tobie jego dary, małe i wielkie.